dzisiejszym, tak wyjątkowym dniu chciałbym życzyć wszystkim mamom wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia, radości, no i oczywiście słodyczy. Bo dzisiaj będziemy robić coś wyjątkowego i bardzo słodkiego. Dostaliśmy mnóstwo komentarzy, między innymi od Agi, Martyny, Julii, z prośbą o jedno wyjątkowe ciasto, które zrobimy właśnie dzisiaj. Specjalnie na Dzień Matki będzie Red Velvet. Zaczniemy od ubicia białek z cukrem. Białka z cukrem się będą ubijać. Później dodam żółtka, a w międzyczasie przygotuję sobie nasionka z laski wanilii, proszek do pieczenia i sodę. Super. Zobaczcie, jaka bardzo ładna, puszysta masa. Teraz wszystkie składniki stopniowo dodaję. Zmiksowany, ugotowany burak. Barwnik. Ten kolor czerwony złamie jedną łyżką kakao. Dobra, brakuje nam jeszcze bardzo ważnego składnika. Olej. Teraz dobrze wymieszamy. Myślę, że odrobinę soku z buraka nie zaszkodzi. I nasze ciasto mamy już gotowe. Przekładam ciasto do formy. Na dno formy położyłem papier do pieczenia. Piekarnik mam ustawiony na 170 stopni. Czas pieczenia około 45-50 minut. Wyrównuję, wstawiam do piekarnika i będę miał chwilę przerwy. O, piekarnik daje mi znać, zapach też, ale ładnie pachnie. Odstawię, niech wystygnie. Biszkopt nam stygnie, my możemy przygotować krem. W garnku podgrzeję wodę z cukrem. Dodam otartą skórkę z cytryny. Syrop niech się gotuje. Ja w międzyczasie ubiję śmietankę. Do gorącego syropu dodałem namoczoną w wodzie żelatynę. Już się ładnie rozpuszcza. Super. Teraz mogę dodać sok z cytrynki. Tak naprawdę już większość mamy zrobione. Niech to sobie stygnie. Biszkopt nam już ładnie wystygł. Możemy go kroić. Z wierzchu skroję tą skorupkę, bo to nam też będzie potrzebne. Biszkopt dzielę na trzy części. Zobaczcie, jaki on jest ładny i równy w swojej strukturze. Nawet nie będziemy go nakrapiać, słuchajcie, bo jest tak fajnie wilgotny. Na dno formy wkładam pierwszą część biszkoptu. Zobaczcie, syrop z otartą skórką. Super wygląda. Dwa opakowania serka homogenizowanego. Wymieszam ładnie. Jeżeli uznacie, że jeszcze jest masa za ciepła, to poczekajcie chwilę, aż zacznie żelować. U mnie jest ok. Można dodać ubitą śmietankę. Nie nakrapiamy biszkoptów, bo biszkopt jest tak wilgotny, że tego nie musimy robić, a krem jest na tyle płynny, że ładnie sobie z tym poradzi. Czyżby było wymierzone? I tak naprawdę nasz tort jest już gotowy. Wstawiam do lodówki. Na moje oko myślę, że godzinka w zupełności wystarczy. Nie, no myślę, że będzie ok. Pamiętacie tą górę tortu? Zmiksowałem ją w mikserze. Wyszły nam takie ładne cząsteczki do posypania. Ja jeszcze obsypię go od góry. Umyłem ładne pąki i płatki róż, truskawki i udekoruję tort dla naszych mam truskawkami i nasz torcik Red Velvet dla mam gotowy. Także jak się wam podobało, wiecie co macie robić. Oczywiście łapki w górę, komentarze i subskrybujecie. Namawiam, żebyście zrobili dla swoich mam taki tort, a ja jeszcze raz ze swojej strony dla naszych mam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia.